Witajcie, jesteśmy na stoisku Kata. No i tu oglądamy telefon, o którym już opowiadaliśmy Wam, być może widzieliście w tygodniówce. Artykuł na jego temat pojawił się chwilę przed MWC. To jest Kat S61, czyli następca modelu S60, który wyróżniał się obecnością kamery termowizyjnej marki Filir. Tutaj nadal mamy taką kamerę, ale pojawiły się nowości. Przede wszystkim bezprzewodowe ładowanie. Tył jest lekko gumowany, całkowicie prawie niemal gładki, pozbawiony wszelkich wypustek, ale to po to, żeby ładnie telefon przylegał do podstawki ładującej. Zobaczcie, no i tu Jacek odsłania ważną rzecz. Jest taka fajna rzecz, to nie jest aparat fotograficzny, to jest dalmierz laserowy. To jest miarka laserowa, którą możemy sobie mierzyć dystans i wymiary nanosić chociażby na zdjęcie bezpośrednio. No ale wróćmy na chwilę naprzód telefonu. Mamy tutaj 5,2-calowy ekran IPS rozdzielczości Full HD z szybką Gorilla Glass 5. Oczywiście telefon spełnia militarną normę wytrzymałości. Jest też certyfikat IP68, czyli spokojnie można go zanurzać. Tak jak pamiętam, poprzednik był odporny na słoną wodę, więc możliwe, że ten także jest odporny. Mamy tutaj chronione gniazda. Na górze, Adaś, jakbyś mógł pokazać. O, na górze jest chronione gniazdo słuchawkowe. Slot na kartę. Proszę bardzo, jest karta SD, jest karta pamięci. Na dole klasyczne złącze USB-C, też również pod pokrywą i pojedynczy głośnik. Telefon ma akumulator pojemności 4500 mAh i tak jak powiedziałem, nie dość, że bezprzewodowe ładowanie to jeszcze szybkie QC4.0. Jest Bluetooth 5.0, czyli ostatni, najnowszy standard tego interfejsu. A sercem smartfonu jest Snapdragon 630 z 4 GB RAM-u i pamięcią wewnętrzną 64 GB. No i oczywiście, tak jak w poprzedniku, jest fajna aluminiowa ramka naokoło. Jest porządnie wzmocniony. Jest dobre usztywnienie. Jest kawał dobrej obudowy. Klawisze dobrze wyczuwalne, wystające. No i jest też aparat fotograficzny, klasyczny. 16 mega z zapisem wideo 4K. No i to wszystko działa pod kontrolą Androida Oreo i będzie update'owane w przyszłości do Androida P. Niestety cena telefonu jest dość słona, niecałe 900 euro. Ale pamiętajmy, to telefon o specyficznym przeznaczeniu dla specyficznego odbiorcy. To jest telefon dla specjalistów, którzy po prostu potrzebują urządzenia zapewniającego im ochronę w akceptowalny sposób.